Witam wszystkich Polaków w kraju i za granicę. Rodacy, na pewno większość z Was zna mnie z walki, jaką toczę od 30 lat, a w szczególności w ostatnim czasie. Zbulwersowało mnie bardzo to, gdy dowiedziałem się tydzień temu w KRUS-ie, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia, że moja renta jest obniżona przez to, że ja prowadził protesty w Warszawie, żem robił reklamę. Proszę Państwa, biorę obecnie 1125 zł. Gazety w latach 90. się rozpisywały, na przykład Super Express pisał, już szósty raz powódź zabrała im dorobek życia. Proszę Państwa, jako jedyny rolnik wjechałem do Warszawy przed Sejm 6 marca 2013 roku. Tam wjechałem, stałem 136 dni. Jest artykuł, jak chłop Warszawę najechał. To było w gazecie niedzielnej. Proszę Państwa, we czwartek dostaję szoku. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przysyła mi fakturę. To jest ostatnia chyba faktura na 31 130 zł i 87 groszy. W upomnieniu się pisze, że jestem dłużny Urzędowi Miasta za to, żem prowadził reklamy. Wtedy, gdy pikietowałem, stojąc ciągnikiem w Warszawie, miałem banery, jak komornik mnie niszczy, jak zabiera zwierzęta. To nawet pokazywane było u pani Elżbiety Jaworowicz. Były 4 reportaże. Ostatni reportaż jest, gdy sobie wklepiecie. Sprawa dla reportera pani Elżbiety Jaworowicz, archiwum. 25.04.13 rok. Włodzimierz Knurowski. I są następne wcześniej. Proszę Państwa, ja nie reklamowałem nic w Warszawie, chyba że miałem na banerze te zdjęcia, które pokazywały, jak komornik w asyście policji Szczowa i Brzeska kradnie moje zwierzęta, jak się ładuje, złodziej ładuje świnie do szoferki. To sobie niektórzy przypominacie, jak klacze w bestialski sposób źrebne ładuje się do samochodu takiego małego, źrebięta. Proszę Państwa, to był szok dla mnie i dla moich dzieci wtedy. Nigdy nie myślałem, że ktoś może takie coś robić Polak Polakowi. Proszę Państwa, to jest faktura na 31 tysięcy. Wcześniejsze faktury wyciągnąłem z KRUS-u. Tu mam na 2970 zł. 1225 zł. Proszę Państwa, faktura na 62 423 zł. Proszę Państwa, faktura to by były chyba wszystkie i ostatnia jest jeszcze w moim KRUS-ie. Nie, jest jeszcze jedna faktura na 51 630 zł. W sumie 149 tysięcy. Jestem winien, proszę Państwa, Urzędowi Miasta i Gminy Warszawa dla prezydenta miasta Warszawy. Jest to dla mnie szok, przecież ja nie robiłem żadnych reklam. Każdy protest zgłaszałem do Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy na ulicę Młyńską, czy Młynarską, już nie pamiętam dokładnie. Wszystkie zgłoszenia były tak samo zgłaszane, jak stałem przed rzecznikiem obywatelskim, panią Lipińską, gdy stałem tym ciągnikiem. I dziś to jest łamanie przez naszych urzędników demokracji, bo w kraju takim jak nasz, każdy Polak ma prawo do protestu, jak mu coś źle wychodzi.
ja tak protestowałem, bo w inny sposób nie mogłem zapobiec temu wszystkiemu. Zniszczyły mnie powodzie. 7 powodzi w przeciągu 6 lat, proszę Państwa. Straciłem wtedy przeszło 1 200 000. Za te powodzie odpowiadał Carlsberg Okocim decyzją wodnoprawną. To wiecie, lecz Jurgieltnik z Tarnowa, sędzia Wiesław Grajdura, oddalił wniosek, twierdząc, że leżące drzewa w korycie rzeki, jak i oberwane brzegi, nie miały związku przyczynowego z utrzymaniem koryta rzeki i powodziami. To była bzdura, proszę Państwa. Przegrałem sprawę z Akademią Rolniczą, która mi, nie mówiąc, że są te tereny zalewowe, wydzierżawiła pole. Zmieniała umowy jak chciała. Ostatnio aneks do umowy ja jej nie podpisałem, bo mi przysłali aneks, że ja mam płacić podatek do Akademii, a Akademia do Urzędu Miasta i Gminy, gdy wcześniej w pierwszych latach płaciłem ja bezpośrednio do Urzędu Miasta Stołecznego Brzeska, do Urzędu Miasta Brzesko, to urząd mnie zwalniał z powodu klęsk żywiołowych. Gdy Akademia przejęła płacenie podatku, to po prostu nikt mnie nie zwalniał. Ja przegrałem tą sprawę i mam koszta sądowe 6175 zł. W sumie jest to gdzieś 155 tysięcy niesłusznych naliczonych mi. To proszę Państwa, ja nawet za swojego życia tego nie spłacę. Bo gdyby zbijają mi obecnie jakieś 400 zł z renty, bo renta rolnicza jest 1500, to proszę Państwa, wyliczcie sobie to. Pytam się, w jakim kraju ja żyję. O co walczyłem w latach 80. Oglądnijcie se filmik Dożynki Wiwkowej. 1992 rok, Włodzimierz Knurowski, byłem wzorowym rolnikiem, byłem starostą dożynek, miałem najlepsze w tych latach gospodarstwo. Dziś to gospodarstwo to ruina. Ruina, bo zniszczyły mnie powodzie i zniszczyli mnie nie tak powodzie jak urzędnicy. Urzędnicy, którzy żądali łapówki. Na przykład dyrektor Banku Gospodarczego w Tarnowie zażądał ode mnie 10 tysięcy łapówki. To jest wtedy dobrego konia. Jemu powiedział, że nie dam. To cię się zlicytuje. Miałem pismo z ministerstwa, że rolnik, który miał klęski powodziowe, miał mieć prolongowany kapitał i odsetki na 3 lata. Mnie zniszczono, bo mnie dawał łapówek. Tylko dlatego, nie dlatego, żem źle gospodarzył. Bo gospodarzyłem dobrze i co jeszcze, wtedy sam wychowywałem 6 dzieci, jak wiecie. I tu jest prośba jeszcze, już dzisiaj, bo już mam napisany list do pani redaktor Elżbiety Jaworowicz, żeby pokazać jeszcze jeden program, jak w tym kraju niszczy się prawdziwych Polaków, prawdziwych patriotów, bo my, jak powiedziałem wam już nieraz, od lat 90. nie mamy polskiego rządu. To nie są rządy polskie. Ani PO, ani PiS. To są frakcje, jedna wspierana przez Zachód, druga przez Amerykę. Także, proszę Państwa, nie wiem jak dalej. Zwracam się do was, jeżeli jesteście możliwi, pomóc mi w jakiś sposób, żebym ja dalej walczył. Chcę zapowiedzieć, że 16, to jest 17, 18 jest poniedziałek, będę w Warszawie przed Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Zapowiedziałem pikietę i tam będę protestował 2 dni, a później przed Telewizją Polską na Woronicza. Pozdrawiam was wszyscy Polacy i zapraszam do Warszawy w tych dniach. Muszę walczyć i pokazać, jaka niegodziwość jest w tym kraju. Pozdrawiam was wszystkich.